Dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego, obiecany wcześniej wywiad z moją 8-letnią córką Emmą, która uczęszcza do szkoły w chmurze. Witajcie na kanale Emmy Majerski, będziemy dzisiaj rozmawiać o nowoczesnej edukacji. Emma opowie nam, jak wygląda jej codzienny dzień w szkole, która istnieje w wirtualnej przestrzeni. Zadamy Emmie szereg pytań od tego, jak wyglądają jej lekcje, czy ma ulubionego nauczyciela, a nawet jak radzi sobie z egzaminami w tej nietypowej szkole. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda edukacja przyszłości, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dajcie łapkę w górę. A jeśli macie własne pytania do Emmy, zostawcie je w komentarzach. Pamiętajmy, że im więcej łapek w górę pod tym filmem, im więcej komentarzy i udostępnień tego filmu, pomoże rozpromować naszą szkołę w chmurze na całym świecie, a dzięki temu wszyscy na tym skorzystamy. Jako rodzic początkowo miałem wiele wątpliwości co do koncepcji szkoły w chmurze, ale dziś Emma pokaże nam, jak to naprawdę wygląda od środka. Okej, to po tym krótkim wstępie możemy rozpocząć nasz wywiad z Emmą Majerską, która jest uczniem drugiej klasy szkoły w chmurze. Emma, pierwsze pytanie do Ciebie. Jak wygląda Twój dzień w szkole w chmurze? Czy musisz wstawać rano, żeby zdążyć na lekcję? Codziennie rano o 7 musisz szybko biec na autobus? Nie muszę wstawać o jakiejś podanej godzinie. Mogę sobie nawet wstać o 10, byle żeby wstać i zrobić zadania, które mam przygotowane do szkoły. Czyli fajnie, bo nie musisz się spieszyć, nie musi Cię mama rano tak całkiem budzić o 6, żeby wstać, tylko po prostu jak wstaniesz o 10 minut później, to nie ma czegoś takiego, tak, że nie zdążysz na lekcję i będziesz... Że nie dostanę czerwonej kartki spóźnialska. No właśnie. No to fajnie, okej. Okay. To w takim razie, czy masz takie normalne lekcje, które trwają po 45 minut jak w szkole, czy jakoś inaczej to u Ciebie wygląda? W ogóle masz lekcje, nie masz lekcji, czy jak? Nie mam takiego czegoś, że mam jakieś lekcje, które właśnie trwają po 45 minut, tylko to po prostu zależy ode mnie, ile czasu spędzę na robieniu tych zadań i to nie jest tak, że mam 45 minut się wszystkiego uczyć, przykład, no. Tak? Tylko na przykład mam tam parę na przykład polski, matematyka, no to na przykład mam tak, że mogę sobie te 45 minut zrobić sobie już dwie książki, na przykład z matematyki i z ortografii, to zależy ode mnie, ile czasu będę robić tam na przykład właśnie to zadanie i po prostu mogę sobie to robić nawet, nie wiem, 5 godzin, to zależy ode mnie, ile po prostu będę robić tych książek. Czyli nie masz takich sztywno ustalonych ram, że teraz robisz polski, teraz matematykę, tylko możesz sobie to coś zamieniać i robić to jak. Tak, na przykład nie ma tak, że o 9 matematyka, o 10 polski, tylko mogę sobie na przykład właśnie o 9 zrobić ten polski, potem po 10 zrobić matematykę. A czy spotykasz się jakoś z nauczycielami? Masz jakieś takie lekcje, nawet jakieś takie luźne, ale czy macie jakieś spotkania, jakieś może Zoomy, może jakieś, jak nie wiem, czy macie jakiś kontakt po prostu, czy ty masz dzieci, kontakt mają z nauczycielami, jakiś sposób się uczą? Są takie Zoomy, które po prostu jestem na Zoomie i tam jest nauczyciel i na przykład jest tam do 50 osób i są tam osoby z klas od 1 do 3. To nie są takie właśnie jakby, że to jest o matematyce, tylko na przykład jest właśnie o coś o rysowaniu, jakieś jest też angielski, takie przygotowywanie. Czyli taka wiedza ogólna, tak? Jest tak, takie wiedza ogólna i nie trzeba na nich być. A właśnie, bo chciałem zapytać, czy one są obowiązkowe o jakichś tam, nie wiem, godzinach takich, że wszyscy uczniowie muszą przyjść na te Zoomy? Nie. Jest tak, że mam Zoom, powiedzmy, we wtorek o godzinie 14:50. No i na przykład, jeśli ktoś nie zdąży na ten Zoom, to się nic nie stanie. I to nie jest obowiązkowe, że jeśli nie przyjdziesz na Zoom, to coś się stanie. Na przykład, jak powiem o angielskim, no to na przykład jest angielski w tygodniu, jest cały czas. I po prostu jest to jeden temat, czyli, że powiedzmy o ciuchach. I się to powtarza cały czas na Zoomie, ale na przykład, jeśli komuś pasuje akurat we wtorek o 15:50, no a na przykład nie pasuje w czwartek o 14, no to to się powtarza, czyli możesz sobie wybrać godzinę. Cały tydzień jest jeden temat poruszany? Tak. I kiedy Ci pasuje, to na ten Zoom sobie przychodzisz. Ale nie, że tak po prostu byle jak, tylko są tam podane jakieś godziny. Tak. A skąd w ogóle wiesz, o której godzinie masz ten Zoom i jak to wygląda? Masz gdzieś, skąd Ty możesz sobie podejrzeć to? Macie jakąś platformę, jakiś kalendarz, jakieś coś? Platformę Szkoła w Chmurze i tam są, można wybrać sobie na przykład kalendarz i w kalendarzu pokazują Ci, jakie masz Zoomy i o której godzinie, jaki jest i na przykład o
czym jest ten, jaki jest temat. Czyli rozumiem, że macie jakąś platformę, na którą możecie się zalogować, tam macie jakieś swoje takie materiały, które też musicie się chyba nauczyć, tak? I jakiś właśnie kalendarz z Zoomami, jakieś takie podstawowe informacje. Dobrze to zrozumiałem? Mamy taką platformę, ona jest właśnie, ma kalendarz i jest taki kokpit i tam jest takie wielkie drzewo kompetencji, ono jest na 3 lata i tam są takie listki i muszę do 3, byłoby najlepiej, gdybym musiała te wszystkie listki przerobić, zrobić. Tak, cały materiał. Mhm. Jest ich tam chyba 95 i na przykład mogę różnych sobie... Różnych tematów, tak? Tak, różnych tematów, na przykład jest o matematyce, odczytuję godzinę na zegarach. No, cały materiał, coś, który musisz znać po skończeniu tych 3 pierwszych klas. I nie mam tak, że na przykład w pierwszej klasie muszę zrobić 25 listków, w drugiej 45, tylko mogę na przykład sobie właśnie w pierwszej klasie już zrobić te 95 listków, albo chociaż 75. Czyli przerobić cały materiał w jednej klasie możesz? Tak, ale już, to raczej będzie trochę za dużo, więc po prostu mogę sobie tak w dwóch klasach jakoś zrobić. Tam sobie dozować, tak? Według tego, jak tam potrzeb. No dobra, okej. Okay. A jak dużo dzieci przychodzi na takie Zoomy? Nie wiem, jest to 5 osób, 10 osób, 1000 osób, czy jak to wygląda? Wcześniej to nie można było po prostu sobie wejść, kiedy się chce na ten Zoom, ale i tak, po prostu nie było tam, że musisz się zapisać i dopiero potem wejść na Zoom, tylko wcześniej to było po 120 osób, a teraz trzeba się zapisać i są ograniczenia osób, na przykład do 55, no i czasami właśnie to tak jest mniej teraz o wiele tych osób i jeśli mogę patrzeć na angielskie, no to na przykład na angielskie można mieć nawet 55 osób, ale no najczęściej na angielskim to jest około 7 osób, więc to jest już najmniej, czasami było 5 nawet jak byłam, no to jest tam nauczyciel, on angielskiego, jesteś z dziećmi, no i po prostu tam uczycie się. Rozmawiacie sobie, tak? Tak, i Zoomy trwają 50 minut jakby i jesteście tam z dziećmi i po prostu macie jakiś czas, żeby porozmawiać z panią. To czyli rozumiem, że teraz troszeczkę się zmieniło, że musicie zapisywać się na Zoomy, tak? W tym kalendarzu. Tak, nie ma na przykład tak, że może przyjść 120 osób i tylko 50. Aha, to fajnie, bo tak w sumie też nie ma takiego każdy, tłoku. No właśnie, nie ma takiego tłoku i możecie, każdy ma jakby szansę porozmawiać sobie z nauczycielem, tak? I jeszcze chciałam dopowiedzieć, że wcześniej to było mniejsze szanse, żeby ktoś powiedział, bo oczywiście nie starczy dla każdego, żeby się wypowiedział na dany temat. Dlatego teraz, dzieci, tak, i teraz jak jest 7 dzieci, no to mogą wypowiedzieć się nawet 3 razy jedna osoba. No to fajnie, że tak teraz macie właśnie to podzielone na mniejsze grupki. A masz jakiegoś swojego ulubionego nauczyciela lub przedmiot? Mam ulubiony przedmiot i to jest ten sam nauczyciel. Przedmiot to jest właśnie rysowanie, taka bardziej plastyka można powiedzieć. A moim ulubionym nauczycielem to jest Zuza Tokarska. O, czemu lubisz tą panią, bo co? Bo jest miła i jest od tego przedmiotu i po prostu tak ją dobrze lubię. Prowadzi lekcje, tak? Tak, no. Aha. Że na przykład może doprowadzić kogoś do głosu, na przykład, że i daje komuś się wypowiedzieć, na przykład jak mówi... Jak sobie tam coś robicie na tych Zoomach czy coś, to tak... Że na przykład przyjmuje osoby, jeśli na przykład coś pokazuje na prezentacji, no to przyjmuje osoby, jest taka miła z pani i że przyjmuje tylko osoby, bo nieraz jak na przykład można podnieść łapki na Zoomie, to podnosisz rękę, no to często jest tam z 30 osób, które mają po prostu podniesioną już rękę, no i pani jest ciężko każdego dodać do głosu, ale tam jest... Tak 10 minut jest przed Zoomem specjalnie, żeby można było się wypowiedzieć. No fajnie. A czy masz jakiś kolegów lub koleżanki, z którymi się spotykasz ze szkoły? Nie mam koleżanek, bo to jest jakby przez internet i spotykamy się tylko na Zoomach. Nie mamy też jak się poznać, bo nie ma takiego czegoś, że można sobie samemu mieć Zooma z jakimiś dziećmi ze szkoły. I nie mam żadnych koleżanek lub kolegów ze szkoły. I też jeśli jestem teraz za granicą na przykład, no to także nie mam jak się spotykać nawet ze swoją przyjaciółką, którą mam poza szkołą, ale na przykład właśnie ze szkoły to jest ciężko mieć przyjaciół, bo spotyka, można, jeśli jest się szczególnie stacjonarnie, jak się mieszka za granicą, stacjonarnie jeśli jest się w szkole, to można mieć przyjaciół, tak jak w normalnej szkole, ale jeśli ma się ją tylko online, no to i mieszka się w innym kraju niż Polska, poza granicami Polski? No to się nie da jakby mieć przyjaciół przez to. Okej, to ciekawe jest to, że mieszkasz poza granicami Polski, a chodzisz do polskiej szkoły
i nie ma z tym jakby żadnego takiego problemu, no bo właśnie robicie to przez internet, tak? Więc może daj nam znać, czy można mieszkać w każdym miejscu na świecie i chodzić do tej szkoły, czy są jakieś takie właśnie bariery, że nie, że... W danym kraju? No, na przykład. To można chodzić z jakiegokolwiek kraju. Można mieszkać w Ameryce, w Afryce, w Azji, gdziekolwiek się mieszka. Po prostu to jest szkoła po prostu taka w Polsce online i to jest po prostu, można tam być gdziekolwiek się chce być. Fajnie, że jest taka możliwość, żeby można się gdzieś wyprowadzić z Polski lub wyjechać gdzieś, jak na przykład rodzice gdzieś jadą do pracy i że te dzieci mogą chodzić do tej szkoły w Polsce i nie ma jakby żadnych takich ograniczeń, co nie? Tak, właśnie do tego to się przydaje po prostu laptop, żeby być na tych Zoomach i wszystko odrabiać sobie, załatwić egzamin i książki. Wymogiem, który jest potrzebny do tej szkoły, to jest właśnie internet, jakiś telefon lub laptop i jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, którą tam musi obowiązywać w tej szkole, to jest takie coś, że na przykład jeśli jesteś na laptopie rodziców, no to na przykład jeśli tam masz zapisane, że się nazywasz jakoś, powiedzmy, Dorota Majerska, a nie Emma Majerska, no to po prostu musisz zmienić, bo potem do ciebie pani się będzie zgłaszać jako Dorota. Aha, to okej, czyli rozumiem, że trzeba mieć jakieś swojego Zooma, tak, na swoje dane zalogowane, i bo pani po prostu po tym cię rozpoznaje, tak, jakby tak. Identyfikuje. I że po prostu, jeśli pani mówi Dorota teraz ty, no to potem skarżą się nieraz osoby, że ja się tak nie nazywam i dlatego... Potem pani przeprasza i trzeba sobie zmienić imię. Dobrze, ale to fajnie, że można po prostu mieszkać gdzie się chce na świecie, mieć dostęp tylko do internetu, jakiegoś laptopa czy telefon i można po prostu chodzić do tej szkoły. A czy macie jakieś książki, jakieś, czy nie wiem, jakieś właśnie materiały? Skąd bierzesz coś, jakąś wiedzę, którą musisz się nauczyć jeszcze? To właśnie specjalnie na tym okazji przygotowałam sobie szkołę, znaczy książki. Tutaj są takie oto książki i one mają tak około 80 stron. Tutaj akurat 85. No i to wygląda tak, że... Czyli zabrałaś te książki z Polski sobie, tak? Tak, bo jakbym robiła. Są takie zadania. Można też w sumie pewnie zamówić gdzieś tam przez internet, tak, żeby ci ktoś przywiózł tylko pocztą. Robisz sobie tak, po prostu, żeby, się nauczyć zrobię, czegoś. No to, to się nic nie stanie. I tutaj jest jeszcze taka na przykład właśnie odpisania, że po prostu... Ortografia chyba, tak? Tak, ortografia. I że po prostu tutaj jest dużo pisania. No robisz sobie po prostu tak, materiał z książek materiał i już. Z książek. I to jest nieważne, ile zrobię. Czy zrobię takie dwie strony, co tutaj są, czy zrobię jeszcze jakieś takie dodatkowe. Dwie strony dodatkowe. Wtedy, kiedy ci się chce, tak jakby, tak? W danym dniu. I najczęściej robię właśnie po te tylko dwie strony. No i potem biorę się za następną książkę. I tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest jeszcze taka książka. Jeśli masz się egzamin z angielskiego, to jest taka książka Hello Explorer. I tutaj jest taka książka, ona jest po angielsku. I tutaj na przykład musisz, są takie zadania po angielsku, które wykorzystuje się na egzamin. Na przykład pierwszy na egzamin jakiś temat, czy chcesz o rodzinie, czy o właśnie o ciuchach, czy chcesz o zwierzętach jakichś. Czyli zadania po prostu, normalna tak, książka z zadaniami, ćwiczeniami. Do egzaminu. No świetnie. A czy jest coś trudnego w nauce w szkole przez internet? Nie, coś, co ci sprawia trudność, nie wiem, coś, co cię denerwuje, czy coś takiego? Takich rzeczy nie ma, tylko są na przykład takie zadania, czasami nieraz są trudniejsze, więc muszę się zapytać na przykład mamy, o co chodzi z tym zadaniem. Albo czy na przykład jakiś problem masz, żeby się połączyć jakoś przez Zoom, albo że nie umiesz sobie tego włączyć, albo że jakieś takie coś, jakieś trudności, jakieś takie? Potrafię sobie włączyć. Czasami takim największym problemem no to jest, jeśli nie ma internetu i po prostu tak zacina obraz i czasami cię wyrzuca z Zoomów. I jeszcze taki minus, który chcę powiedzieć, to że 15 minut przed zakończeniem Zooma już się nie da na niego wejść. To czyli rozumiem, że nie masz w sumie żadnych problemów związanych tutaj z tą szkołą, że wszystko jakby łatwo ci przychodzi, czy włączenie tego Zooma, czy włączenie komputera i łączysz się sama, wszystko sobie radzisz i jako 8-latka nie masz żadnych trudności, żeby jakby chodzić do tej szkoły, tak? Na razie jeszcze nie mam. A czy masz jakieś egzaminy na koniec roku, tak jak w normalnej szkole, czy nie ma egzaminów? Jak to wygląda? Są egzaminy.
i po prostu robię je tak, że na przykład można zdawać je z angielskiego i po prostu właśnie z takiej wiedzy po prostu ogólnej. Okej, rozumiem, czyli masz jakieś egzaminy na koniec roku, dobra, a czy musisz, jak na przykład, bo ty mieszkasz za granicą, to czy musisz wracać na te egzaminy do Polski, do szkoły, żeby je tam gdzieś zaliczyć, czy w jaki sposób się to odbywa? To można... Tutaj po prostu mam to przez laptopa i to tak w rodzaju Zooma to jest. Tylko jestem tam ja i pani i po prostu pokazuję na przykład, jeśli jest taki pisemny egzamin, no to po prostu piszę tam na jakieś zadania i to tyle. No i po prostu jeśli z angielskiego, no to pisany też jest, piszę po angielsku coś. Jest także ustny i można opowiedzieć coś, co się przygotowało, tak samo na angielski. To czyli rozumiem, że nie musisz wracać do Polski, żeby zaliczyć egzaminy? Nie muszę, mogę sobie je robić po prostu przez internet, online. Tak jak ta szkoła cała jest online, to tak samo jak te Zoomy. Też, i te Zoomy, to możesz egzaminy zaliczyć online. No to świetnie. I jeszcze chciałam powiedzieć, że można sobie wybrać, nauczyć, można wybrać sobie jakąkolwiek się chce godzinę. A, czyli możesz sobie wybrać sama ty godzinę egzaminu i dzień, który i chcesz. I jest tam także parę nauczycieli, więc jeśli nie pasuje ci akurat, że to jest chłopak albo że to jest dziewczyna, no to możesz sobie zmienić nauczyciela. A, kurczę, to super. Że na przykład jest właśnie parę nauczycielów na tą samą godzinę. A z jakich przedmiotów masz te egzaminy? Z wszystkich przedmiotów, czy ile egzaminów będziesz miała na koniec tego roku? Na koniec roku mam dwa, czyli z angielskiego i właśnie z wiedzy ogólnej. I egzaminów tak naprawdę to są cztery, czyli jest jeden z wiedzy ogólnej pisemny, aha, i drugi z wiedzy ogólnej ustny. No i tak samo z angielskim, czyli z angielskiego jeden pisemny, drugi jest ustny. A i kiedy musisz zaliczyć te egzaminy? Kiedy? W maju zdajecie te egzaminy? Czy w czerwcu? Czy kiedy? Można egzaminy nawet we wrześniu już zdać. Tylko trzeba umieć ten materiał, który jest potrzebny do egzaminów. Można nawet jeszcze przed końcem roku zdać egzamin. Nie trzeba właśnie na koniec. I jeśli skończy się książki przed wakacjami, znaczy przed po prostu końcem roku, tak, no to właśnie można już mieć spokój właśnie bez takich właśnie, tylko można na Zoomy chodzić. I jeszcze chciałam powiedzieć, że na przykład tak samo jak ja, to zdałam 15 grudnia właśnie egzamin z angielskiego, 20 października. 20 października zdałam właśnie z wiedzy ogólnej. O kurczę, to masz świetnie, bo już masz jakby tak trochę luz, że zaliczyłaś już w sumie drugą klasę. Tak, i teraz nie muszę się nic martwić, po prostu zdałam egzaminy i teraz po prostu robię książki. O kurczę, no to świetne. Fajne w ogóle takie podejście, że nie trzeba czekać do końca roku, żeby zaliczyć ten rok, no bo skoro masz już taką wiedzę... Możesz po prostu wcześniej skończyć się robić wszystko. Świetna sprawa dla dzieci, które właśnie mają jakąś tam wiedzę, mogą już zaliczyć rok i mniej stresu. Chcesz już mieć spokój. No, świetnie. Okej, a komu poleciłabyś taką szkołę w chmurze? Tym osobom, które dużo podróżują i nie mogą jakby wracać do Polski specjalnie, żeby ich dziecko chodziło do szkoły. I to jest też fajna rzecz pod tym względem, że jeśli na przykład nie macie w domu, jesteście nie poza granicą, no to jeśli w ogóle już mieszkasz poza granicą, to nie musisz wracać do Polski, żeby po prostu chodzić do tej szkoły lub właśnie w tej szkole, która jest akurat w tym kraju, tylko po prostu robisz to sobie normalnie szkołę, tak? Dobra, to jeszcze się upewnię, ale dzieci z Polski też mogą chodzić do tej szkoły? Tak, i tak samo dzieci z Polski. Mieszkające w Polsce. Tak, mieszkające w Polsce także mogą robić szkołę online. Nie trzeba też do niej chodzić. A. Mogą po prostu mieć dzieci do tej szkoły chodzić po prostu jak do normalnej szkoły, ale mogą także online mieć tą szkołę. No to czyli w sumie wszyscy mogą chodzić do tej szkoły i można polecić ją każdemu, kto tylko po prostu chciałby mieć taki system nauczania online, tak? Tak. A ty jesteś zadowolona z takiego systemu nauczania online przez internet? Tak, największym właśnie plusem jest to, że jeśli zdam już egzamin i skończę książki, to mam już wolne i jestem zadowolona. Że chyba nie masz tego też stresu, co nie? Takiego wymyślenia. Tak, stresu, że pani na przykład... do tablicy wołała, dostawaliśmy jakieś różne takie ciężkie zadania. Albo nie mam jeszcze, nie mam także sprawdzianów. Są tylko egzaminy i książki, nie mam jakby sprawdzianów co tydzień czy coś takiego. No i po prostu to jest takie proste, że po prostu robię egzamin, zdaję go. Robisz, uczysz się według własnego tam jest jakiegoś... trochę stres, bo jeśli się uczysz, no to jest taki stres przed panią wszystko powiedzieć, ale tak no to na egzaminie. Jest fajnie, tak, na egzaminie. Ale nie musisz wstawać rano, jak pada deszcz, jak pada śnieg, jeszcze chciałam powiedzieć, że
jeszcze chciałam powiedzieć, że jakby masz taki też trochę stres, jeśli w normalnych Zoomach po prostu się stresujesz, żeby coś powiedzieć przed panią. I jeszcze tylko chciałam jeszcze kolejną rzecz dopowiedzieć, że na przykład to jest fajny też plus tej szkoły, że nie musisz wstawać właśnie i że nie musisz iść w tym zimnie, gdy pada śnieg, gdy jest tak zimno, gdy pada deszcz właśnie i nie musisz iść do szkoły, wtedy tylko po prostu robisz w domu. Okej, Emma, to bardzo ci dziękuję za ten wywiad, nie będę cię już tutaj dłużej męczył. Myślę, że można by było tutaj poprosić wszystkich uczniów, którzy chodzą do tej szkoły, o udostępnienie tego materiału innym gdzieś na swoich jakichś tam Facebookach czy jakichś innych swoich Instagramach czy social mediach, których używacie do tego, żeby promować Szkołę w Chmurze. Do subskrypcji kanału oczywiście, do jakichś komentarzy, do lajkowania filmu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i to wszystko na dzisiaj. Pa. Na razie, hej!